Dzień dobry, nazywam się Monika Łapińska, jestem zoopsychologiem, reprezentuję grupę szkoleniową Wady Corso. Moniko, powiedz nam, czy grupa szkoleniowa Wady Corso planuje nowe szkolenia z dziedziny hobby? Tak, zdecydowanie. Jak najbardziej planujemy podjęcie nowych, trudnych tematów i już wkrótce ukaże się plan naszych najnowszych szkoleń. Postanowiliśmy opowiedzieć o opiece nad psem niepełnosprawnym. Poruszymy także temat opieki nad psem chorym na cukrzycę, to coraz częściej spotykany problem, oraz zajmiemy się uczeniem właścicieli masażu głównie relaksacyjnego w formie warsztatów praktycznych, gdzie każdy przyjdzie z własnym psem. Czy takie szkolenie będzie dostępne dla każdego posiadacza psa? Zdecydowanie te szkolenia są jak najbardziej dedykowane wszystkim właścicielom, opiekunom, ogólnie osobom, które w jakikolwiek sposób spędzają czas z psem. Monika, wiemy, że już od kilku miesięcy, w każdą pierwszą sobotę w magazynie rodzinnym Gazety Wrocławskiej ukazują się artykuły poruszające najtrudniejsze tematy. W cyklu artykułów ukazujących się w magazynie rodzinnym najczęściej poruszamy i w przyszłości również będziemy poruszać tematykę związaną z problemami, z jakimi najczęściej borykają się właściciele psów. Cykl tak naprawdę rozpoczął się od leku separacyjnego, który jest bardzo dokuczliwym i niestety dość powszechnym problemem. Bardzo serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz naszej strony internetowej. Tam na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o naszych szkoleniach. Do zobaczenia na szkoleniu.